Zaczynamy od sceny urodzin Deadpoola, a pierwsze co rzuca nam się w oczy to tort w kolorze niebiesko-żółtym, czyli kolorach Wolverina, co być może miało sugerować jego wystąpienie w tym filmie. Na torcie znajduje się zaledwie jedna świeczka, prawdopodobnie dlatego, że Deadpool jest nieśmiertelny, a wiek nie ma dla niego żadnego znaczenia. Sam Deadpool wygląda na zasmuconego, co, widząc późniejsze sceny, może sugerować nam, iż ten smutek wywołany jest brakiem w jego życiu akcji, gdyż Deadpool po wydarzeniach w drugiej części, aż do teraz, prawdopodobnie zrezygnował z bycia antybohaterem i prowadził normalne życie, a to dlatego, że przez swoje bycie Deadpoolem stracił on wszystkich najbliższych, a przede wszystkim Vanessę. Jednak na przyjęciu urodzinowym widzimy Shatterstara, Dopindera, Colossusa, Ellie aka Negasonic Teenage Warhead, Yukio, Blind L, Petera oraz Bucka, który miał już nie dostać roli mówionej w Deadpoolu. Jesus Christ, Buck. No more speaking lines for you. Obstawiam, że również w tym pokoju, jak i na zdjęciu, jest Vanisher, ponieważ przyglądając się fotografii widać idealną lukę na jeszcze jedną osobę. Być może właśnie tam stoi Brad Pitt. Jako że pierwszy Deadpool pojawił się prawie 8 lat temu, a jego kontynuacja 2 lata później, wielu z was może być szokowanych obecnością większości tych postaci, gdyż jak wiemy, wiele z nich w tamtych filmach pożegnało się z tym światem. Natomiast pod koniec drugiej części dostajemy sceny, w których Deadpool po uratowaniu urządzenia do podróży w czasie należącego do Cable'a udaje się w przeszłość, aby naprawić wiele błędów. Widzimy zatem, jak na swój sposób powstrzymuje on Ryana Reynoldsa przed zagraniem w niewypale, jakim była Zielona Latarnia, pozbyciem się poprzedniej wersji ekranowej Deadpoola, która również była tragiczna, czy chęcią powstrzymania pewnego niespełnionego austriackiego malarza. Ale to nie detale z drugiej części Deadpoola, a z najnowszego trailera, a więc przypominam tylko, że Wade również wrócił w czasie i zapobiegł przedwczesnej śmierci jego najbliższych i dlatego stoją razem z nim, cali, zdrowi i jak widać całkiem żywi. W tle możemy zobaczyć figurkę Funko Pop Deadpoola oraz jego pluszową wersję. Na ścianie obok Dopindera wisi obraz, o ile można to tak nazwać, a na nim chyba dzieła Roya Lichtensteina. Jednym z nich jest obraz In the Car, ale jakby w odbiciu lustrzanym. W oryginale to kobieta znajduje się na pierwszym planie. Deadpool ma na sobie hawajską koszulę, co nie jest niczym niezwykłym. W obu poprzednich filmach nosił takie koszule, które były nawiązaniem do czegoś. Tym razem nie wiem, czy ta koszula do czegoś nawiązuje, wiem natomiast, że została ona wyprodukowana przez firmę Re/Dan i kosztuje 1300 zł. Wracając do odbytych przez Deadpoola podróży w czasie, zaraz po zdmuchnięciu świeczki do drzwi Wade'a puka TVA. TVA poznaliśmy w serialu Loki. Dla tych, co nie oglądali, najprościej i najszybciej mówiąc, TVA to Time Variance Authority, czyli Straż Ochrony Czasoprzestrzeni. Moglibyśmy założyć, że szukają Deadpoola, ponieważ ten, zmieniając przeszłość, musiał ostro namieszać w całe multiversum, natomiast po tym, co dzieje się scenę później, raczej TVA zapukało do drzwi Deadpoola, ponieważ potrzebują jego pomocy, gdyż jest on swojego rodzaju Nexus Being. Wskazuje na to też fakt, że TVA zapukało do drzwi Deadpoola. TVA, kiedy chce schwytać kogoś, kto miesza w czasie, po prostu przechodzi przez swój portal, potwierdza tożsamość i wychodzi wraz ze swoim więźniem. A tutaj kulturalnie pukają do drzwi, zamiast ładować się z buciorami na chatę. Wade wychodzi z mieszkania, a na jego drzwiach widnieje numer 17. Numer mieszkania Deadpoola w pierwszej oraz drugiej części to 69. Patrząc na postać, jaką jest Deadpool, chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego akurat ten numer. Natomiast w trailerze widzimy, że zmienił się on na 17. 17 to powtarzający się element w filmach MCU, coś jak A113 w wielu animacjach. Na przykład numer 17 był słowem aktywującym Zimowego Żołnierza, w Wojnie Bez Granic Czarna Pantera nakazuje otwarcie północno-zachodniej sekcji numer 17. Czy choćby w tym samym filmie 17A odblokowywało wyrzutnię, która wystrzeliwała w stronę Spidermana jego nanostrój. Strażnicy pytają Deadpoola, czy nazywa się Wade Wilson. Jak przystało na każdego faceta, który widzi czterech uzbrojonych gości, Deadpool odpowiada: Who's asking? TVA wyciąga swoje pałki, a Deadpool prześmiewczo pyta ich: Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Gdyby ktoś się zastanawiał, pegging oznacza penetrację męskiej jaskini przez kobietę podobną pałką do tej, którą mają ci dżentelmeni. W tym żarciku mamy dwa nawiązania. Wade mówi, że nie jest to jego pierwszy raz, nawiązując tym samym do pierwszej części Deadpoola i sceny, w której to Vanessa mogła się zająć jaskinią Wade'a w walentynki, natomiast drugim jest fakt, że to pierwszy raz dla Disneya. Jak wiemy, choć produkcja tego Deadpoola nie należy tylko do Disneya, to jednak on ma ostateczne zdanie dotyczące tego filmu, a Disney raczej nie słynie z tworzenia filmów o najwyższej kategorii wiekowej. Choć patrząc na wiele kontrowersji, to nie byłbym taki pewny. To, co przede wszystkim wyróżnia Deadpoola, to łamanie czwartej ściany. Deadpool ma świadomość, że jest w filmie i często zwraca się prosto do widza, i to również zostało pokazane w trailerze zaraz po tym cudownym żarcie, utwierdzając nas w tym, że mimo iż Disney teraz rządzi, to stary, dobry Deadpool nic się nie zmieni. Wade budzi się w siedzibie TVA, a pierwszą osobą, którą widzimy, nie jest Mobius.
Wiele osób po zobaczeniu tych kilkunastu sekund trailera spekuluje, że być może są dwa różne TVA. Po pierwsze, w scenie zabrania Deadpoola widzimy, jak 4 Minutemenów, mimo możliwości przechodzenia przez portale, nie wbija mu prosto na chatę, tylko grzecznie pukają, natomiast to jakiś inny strażnik wyłania się z portalu za nim. W tym momencie agent znajdujący się przed Wade'em wygląda na zaskoczonego i próbuje złapać Deadpoola za jego włosy. Jednakże jest to tupecik, ta akcja jest bezskuteczna. Po drugie, gościem, którym spodziewalibyśmy się, że będzie Mobius, jest teraz postać nazywająca się Paradox. Jednak mimo to, najbardziej prawdopodobną opcją jest to, iż jest to to samo TVA. Po prostu pod koniec sezonu drugiego Loki, Mobius stwierdził, że chciałby wrócić do normalnego życia, stąd też Paradox zastąpił go na jego stanowisku. Podczas oprowadzania Deadpoola pod TVA dostajemy jego retrospekcję z dotychczasowego życia. Widzimy Wade'a w niebieskiej polówce z plakietką ze swoim imieniem jako konsultant sprzedaży w Drive Max. Deadpool zaczął sprzedawać samochody normalnym ludziom, choć z takim ryjem nie jest chyba najlepszą wizytówką firmy. Wade siedzi w firmowej szatni, patrząc z utęsknieniem na swój strój. Prawdopodobnie, mimo tego, iż za czasów Deadpoola stracił wszystkich najbliższych, a przede wszystkim Vanessę, męczy go normalne życie i nie potrafi się w tym odnaleźć. Od czasów zdobycia swoich mocy stał się kimś innym, a cała przygoda bycia antybohaterem sprawiła, że nie będzie nigdy potrafił z tego zrezygnować, tym bardziej, że zawsze chciał dołączyć do MCU. To też przenosi nas na chwilę do pierwszej sceny. Wade najpierw pomyślał życzenie, a później zdmuchnął świeczkę. W tym samym momencie do drzwi pukają Minutemeni, a później dzięki temu dostaje propozycję dołączenia do MCU. Czyżby takie było życzenie Wade'a i spełniło się ono natychmiastowo? W końcu w filmiku na YouTube, w którym Ryan Reynolds wraz z Korgiem reagują na trailer filmu Free Guy, w którym to Ryan Reynolds gra główną rolę, Deadpool zapytał Korga, czy ma jakieś wskazówki, jak dostać się do MCU. Any tips on getting into the MCU there, Korg? Docieramy do bardzo ważnego momentu. TVA przedstawia Deadpoolowi MCU. Na ekranach widzimy sceny z Ironmana z początku filmu Avengers Czas Ultrona. Na środkowym mamy scenę walki w lesie, również z filmu Avengers Czas Ultrona. Na prawym natomiast mamy Thora z Thor Ragnarok podczas walki z Helą na tęczowym moście. Później na wszystkich trzech ekranach dostajemy sceny z filmu Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. TVA mówi Deadpoolowi, że może stać się herosem ponad herosami. Deadpool i jego wcale nie wybujałe ego wzięli to chyba zbyt dosłownie, gdyż Wade postanowił nazwać się... I am Marvel Jesus. Poza scenami z innych filmów MCU mamy też to. Jest to filmik, w którym Ryan Reynolds w roli Deadpoola wygłasza przemowę po otrzymaniu nagrody Emmy za Witamy we Wrexham, serialu dokumentalnym, który opowiada o pewnej drużynie. W trakcie cudownych rozmyśleń Wade'a przez ekran przewija nam się scena z prawdopodobnie głównym antagonistą filmu, Cassandrą Nova. Ta łysa czacha wcale nie jest przypadkowa. Cassandra Nova w komiksach jest złowieszczą, genetyczną bliźniaczką Charlesa Francisa Xaviera, a.k.a. Profesora X. W dalszym ciągu egoistycznego monologu Deadpoola dostajemy również scenę z czegoś, co wygląda na dość elegancki klub / kasyno oraz tę postać. Po włosach możemy od razu założyć, że jest to Wolverine, jednak patrząc na białą marynarkę oraz miejsce, w którym przedstawiono nam postać, wielu fanów twierdzi, iż jest to Patch, alter ego Wolverina związane z Madripoorem. Teraz nasuwa się pytanie, czy w trzeciej odsłonie Deadpoola dostaniemy dwóch Wolverinów? Czy twórcy umieścili Patcha w trailerze tylko po to, żeby trochę zamieszać, a ostatecznie w filmie znajdziemy tylko klasyczną postać Wolverina? Marvel już w niejednym trailerze pokazał coś, co później w ogóle nie znalazło się w filmie, także na odpowiedź musimy chyba poczekać do premiery. Wiemy natomiast, że prawdopodobnie zobaczymy dwie różne odmiany Deadpoola, ponieważ rękawice postaci, którą znamy, wyglądają tak, natomiast w tej scenie, w której możemy założyć, że to Deadpool, wyglądają one całkowicie inaczej. Deadpool dostaje nowy strój i soczystego klapsa w 4 litery. Czyżby to była gra wstępna przed Pegging? Pakując broń do kabury, widzimy napis przy końcu lufy: uśmiechnij się i poczekaj na błysk. Humor Deadpoola w najczystszej postaci, jakby miał robić fotki z tej spluwy. W późniejszych klatkach widzimy, że na dole magazynków jest pozłacane logo Deadpoola, zupełnie jak to na jego pasku. Teraz posłuchajcie. Nie wiem, czy ja mam przewidzenia, ale Deadpool, który przed chwilą został zrekrutowany przez TVA, wprowadzony do MCU przez TVA, odziany w nowiutki strój przez TVA, a nawet wyraziście klepnięty w poślady przez TVA, dosłownie scenę później z nimi walczy. Co się tutaj wydarzyło? Sceneria, w której widzimy tę walkę, przypomina bardzo dwa momenty. Nie sądzę, aby któryś z nich był prawdziwy, ale niektórzy fani twierdzą, iż jest to scena z Avengers Czas Ultrona i walki w lesie, a Deadpool cofnął się do niego, aby móc uratować Quicksilvera. Drudzy natomiast twierdzą, że jest to last filmu Logan Wolverine z 2017 roku i scena, w której Wolverine umiera, na co ma wskazywać ta przewrócona ciężarówka oraz to ogromne drzewo. Czyżby Deadpool cofnął się w czasie, aby uratować Wolverina? Byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że chłopaki w filmiku na YouTube, tłumacząc, jakim cudem Logan żyje w tym filmie, powiedzieli, że nie będą ruszać wydarzeń z tamtego filmu, które wedle ich słów są z 2029 roku. A więc jak Logan wróci do żywych? Czy może nie umrze? Inne multiversum?
dajcie znać w komentarzach, jakie macie pomysły. Przenosząc się do sceny w windzie, to została ona puszczona od tyłu. Tak, Deadpool zrobił szpagat, a nie z niego wstał. Numer 943 widoczny w tle, nie do końca wiadomo, czy cokolwiek oznacza dla Marvela. Jednak jeśli wpiszemy go w necie, to dowiemy się, że jest to anielska liczba, która w skrócie zachęca do entuzjazmu i podejmowania działań, pozytywnego nastawienia i motywacji. Mówi, że jeśli skupisz się na czymś, to prawdopodobnie osiągniesz wszystko, co sobie zaplanowałeś. Czy to ma jakikolwiek związek z Deadpoolem, nie mam pojęcia. Ale jeśli wy na coś wpadliście, to również dajcie znać w komentarzach. Scena z tym niesamowitym przeładowaniem broni przez Deadpoola dzieje się najprawdopodobniej w Voidzie, który poznaliśmy w serialu Loki. Void to takie miejsce na końcu czasu, gdzie każdy, kto zostanie tam wysłany, po prostu w pewnym momencie umiera. Widzimy tam pośmiertne studio 20th Century Fox, jako że trzecią część będzie wydawać właśnie Marvel oraz Disney, a nie jak do tej pory studio Fox. To może być również całkowity przypadek, ale w filmach o X-Menach wydanych przez studio Fox, literka X była podświetlana przez chwilę dłużej niż całe pozostałe logo. A co widzimy w tym trailerze? Z całego napisu Fox ponad piach wystaje tylko X, które raczej zwiastuje X-Menów. W momencie, kiedy prawdopodobnie Eliad, strażnik Voidu, porywa jednego z agentów TVA, w tle możemy zobaczyć wielki lodowy rożek, który wygląda zupełnie jak ten z ciężarówki z serialu Marvela Moon Knight. Mamy też wrak Helicarrier, lotniskowca Tarczy, zwłoki tych paskudnych Chitauri Leviathans oraz Golden Gate Bridge zniszczony w X-Men Ostatni Bastion. Ramię, na którym znajduje się to coś, to Canadarm. Robotyczne ramię stworzone przez Kanadyjczyków, stosowane na pokładzie wahadłowców NASA. Jest na nim nawet flaga Kanady oraz napis Kanada. Jest to zapewne jeden z wielu detali nawiązujących do Kanady, gdyż, jak wiemy, Ryan Reynolds pochodzi właśnie stamtąd i uwielbia do tego nawiązywać w swoich przeróżnych filmach. Samochód, z którego Deadpool wylatuje przez szybę, ma na tylnej klapie naklejkę Coexist, które to odwołuje się do pokojowego współistnienia trzech największych religii świata, chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Co najciekawsze, logo to zaprojektował Polak, Piotr Młodożeniec. Kilka scen później widzimy Wade'a we wnętrzu tego pojazdu, który jest cały zakrwawiony. Na przednich fotelach widzimy trzy rozdarcia, które idealnie pasują do szponów Wolverina. Przyglądając się bliżej, możemy zobaczyć, że na stroju Deadpoola na klatce piersiowej oraz żebrach również są ślady pozostawione najprawdopodobniej przez Wolverina. Dostajemy też szybkie ujęcie postaci, która prawdopodobnie wróci po latach, mianowicie Pyro. Pyro to X-Men z wczesnych filmów studia Fox. Ta scena z kolei jest nawiązaniem do sceny z pierwszej części i walki na moście. Tak samo w obu scenach, Deadpool skitrany za samochodem wystawia ręce i krzyczy do przeciwników: czekajcie. Trailer nie pokazuje nam, co wydarzyło się dalej. Jednak jeśli losy Minutemenów potoczą się tak samo jak ekipy Ajaxa na moście, to anielski orszak niech ich duszę przyjmie. Kończymy na scenie, w której Deadpool przebija betonową ścianę, ale to co najważniejsze, widzimy obok konającego Wade'a. Butelka Pingo Doce z filmu Incredible Hulk z 2008 roku, w którym Hulka jeszcze nie grał Mark Ruffalo, a Edward Norton. Był to napój, przy produkcji którego pod przykrywką pracował Banner. Do jednej z tych butelek wleciała krew Bruce'a, a ostatecznie dokładnie tę butelkę wypił sam Stan Lee. Czyżby Marvel chciał do MCU wprowadzić również Hulka granego przez Edwarda Nortona? Skoro być może pojawi się kilka wersji Wolverina, kilka wersji Deadpoola, to czemu by nie kilka wersji Hulka? Obok butelki widzimy jednak to, co najważniejsze. Komiks Secret Wars, na okładce którego jest Doktor Doom. MCU w fazie 6 w 2027 roku planuje wydać film Avengers Secret Wars, w którym teoretycznie miał znaleźć się Wolverine oraz Deadpool. A ta scena chyba nam to potwierdza. Trailer kończy się na tym, że po raz pierwszy widzimy Wolverina, co być może byłoby dla nas zaskoczeniem, gdyby sekundę później nie ukazał się nam tytuł oraz do neta nie trafiłyby zdjęcia z planu filmowego.